O Stefanie Batory. Mieszkając w Dokrzycach, matka nasza uczyła nas poufnie czytać i pisać po polsku z elementarza i książki do nabożeństwa Złoty Ołtarzyk. Ojciec, będąc w domu, uczył mnie arytmetyki z zakresu czterech działań. W ten sposób nauczono mnie języka polskiego, ale bez gramatyki. W Dokrzycach była podówczas trzyklasowa szkoła rosyjska, jednak ojciec do niej mnie nie posłał. Uczyłem się po rosyjsku prywatnie u byłego nauczyciela Haładowskiego. Kiedy otwarto w Dokrzycach szkołę w zakresie sześciu klas gimnazjum, zostałem przyjęty do tej szkoły, do klasy trzeciej. Uczyłem się bardzo dobrze i po trzech latach nauki byłem już w ostatniej klasie. Podczas ferii letnich ojciec zabrał mnie ze sobą do pomocy w jego pracy zarobkowej. Jednego lata zabrał do folwarku Stan Król. Folwark ten kiedyś należał do rodziców ojca państwa Gintoft. Aktualnie jego właścicielem był pan Sołetkowicz, który dzierżawił go panu Jastrzębskiemu. W folwarku tym poznałem syna właściciela w moim wieku, który uczył się w tej samej szkole i klasie co ja. Był dobrym kolegą. Zaprzyjaźniliśmy się jeszcze bardziej po moim przyjeździe do Stan Króla. W wolnym czasie po pracy lub w dni świąteczne robiliśmy wycieczki po najbliższej okolicy. W okolicznych folwarkach lub zaściankach mieszkało bardzo dużo Polaków tzw. szlachty zaściankowej. Odwiedzaliśmy tę szlachtę i prowadziliśmy z nimi rozmowy po polsku, dowiadując się różnych dziejów i przeżyć ludności w tych miejscowościach. Wiadomości, które nam przekazywano, pochodziły od dziadów i pradziadów. Opowiadania te sięgały czasów marszu Napoleona na Moskwę w 1812 roku, którędy maszerowały tam i z powrotem główne siły armii napoleońskiej. Mówiono nam również o powstaniu w 1863 roku oraz ucisku i zsyłkach na Syberię. Folwark Stan Król leżał bowiem przy trakcie wiodącym z Dokrzyc do Borysowa. Tuż za folwarkiem, przy trakcie, stał ogromny krzyż kamienny mający na sobie napisy w języku łacińskim, które były jednak uszkodzone. Ślady zniszczenia były widoczne. Później dowiedzieliśmy się, że czynili to siepacze carscy. Niektóre wyrazy można było jednak odczytać. U dołu pod napisem były umieszczone skrzyżowane łyżka z widelcem. Według opowiadań okolicznych starych mieszkańców Polaków, krzyż ten został postawiony na pamiątkę polskiego króla Stefana Batorego, który tędy maszerował z wojskiem na Połock i Psków. Według dalszych opowiadań to król Stefan Batory zmuszony był stoczyć bitwę z wojskami cara pod dowództwem księcia Kapituły, który usiłował powstrzymać pochód króla Batorego i wojsk polskich. Wojska Kapituły zostały rozproszone i zmuszone do ucieczki, a zboże na polu walki stracowane i mocno zniszczone. Właściciel tego zboża, mieszkający w zaścianku na miejscu tego wypadku, zaszedł drogę królowi, prosząc: stań, królu, i wysłuchaj mojej prośby. Prośba dotyczyła odszkodowania za zniszczone zboże. Król miał odpowiedzieć: milcz, a będzie tobie wynagrodzone. Gospodarzowi temu dano majątek z dóbr królewskich jako odszkodowanie. Majątek ten został nazwany Milcz. Obecnie leży on w gminie Milczyńskiej powiatu borysławskiego. Miejsce, gdzie został zatrzymany przez Kmiotka król, nazwano Stan Król, zaś w miejscu odpoczynku i spożywania obiadu przez króla postawiono na pamiątkę omawiany krzyż kamienny. W folwarku Stan Król była stara, nieczynna kaplica katolicka. Obok niej były groby, a wśród nich groby z nazwiskiem Gintoft, pradziadków mojej babci. Byłem także we wsi Osinowik, w której swego czasu mój dziadek pracował we młynie jako młynarz.
Rozmawiałem w tej wsi ze starymi mieszkańcami, którzy pamiętali dziadka jako młynarza pod nazwiskiem Stodolnik i wiedzieli, że faktycznie nazywał się Rożnowski, ale zmuszony był ukrywać się przed władzą carską. Mieszkańcy ci pamiętali także rodzinę Gintoft jako właścicieli folwarku Stan Król. Rodzinę tę pamiętali jako zacnych, dobrych przyjaciół biednej ludności wiejskiej. Opowiadania te mnie bardzo cieszyły, gdyż dotyczyły moich pradziadów. Stan Król, Krzyż Kamienny i wieś Osinowik były głównymi obiektami mego zainteresowania się podczas ostatniego pobytu z ojcem Stan Król. Jadąc z Dokrzyc do Witoniewicz, a także do Stan Króla, w Niebyszynie płynie rzeka Ponia. Po prawej stronie tej rzeki leżące miejscowości były pod nazwą Zaponie. Mieszka tam przeważnie szlachta polska, także więksi obywatele ziemscy, jak Czechowicze czy Szołtykowicze i inni. Wsie były katolickie, zamieszkały drobną szlachtą zaściankową. Mieszkańcy Zaponia prawie wszyscy uważali się za Polaków, których władze carskie pomimo dużego wysiłku nie zdołały zrusyfikować. A w okresie czasu od powstania w 1863 roku do 1895 roku, w którym to czasie, jak poprzednio opisywałem, trwał przymus należenia do wiary prawosławnej, a także przymusowo ochrzczonych, kiedy to w 1906-1907 roku rząd carski ogłosił tolerancję religijną, wszystka ludność nawrócona poprzednio na prawosławie przeszła z powrotem do swojej poprzedniej wiary katolickiej. Popi pozostali bez prychorzeń. Cerkwie pozostały pustymi. Zamknięte poprzednio kościoły zostały otwarte, jak w Zamoszu, Berezynie, Szklancach, Kiemieszowicach i w Porpliszczu. Ucisk i prześladowanie ludności polskiej katolickiej ustały. Po pewnym czasie, kiedy i prawosławni poczęli przechodzić na wiarę katolicką, to wydane zostało zarządzenie w 1907 roku, mocą którego można było przejść na wiarę katolicką tylko za zgodą gubernatora. Cała usilna akcja carska od 1863 roku do 1905 roku, kładziona do zrysyfikowania ludności zamieszkałej w kraju Siewierz-Zapadną, obejmującym gubernię wileńską, grodzieńską, suwalską, białostocką, mińską, witebską, mohylowską i kowieńską, nie osiągnęły skutku. Rewolucja, jaka wybuchła w 1905 roku, położyła tamę uciskowi nie tylko ludności polskiej, lecz także i innych narodów mieszkających pod berłem carów rosyjskich. Ojciec z bratem moim, Michałem, do 1906 roku byli ujęci w księgach rejestracyjnych w gminie Wituniewickiej pod nazwiskiem Stodolnik. Natomiast nas, wszystkie dzieci, ochrzczono wiarą katolicką nazwiskiem Rożnowski. Zachodziła potrzeba obrania jednego nazwiska z tych dwóch, oczywiście prawdziwego, Rożnowski. Pierwotnie ojciec zamierzał utwierdzić dziadka rodem z Dworzan, w zabraniu Dworzan, w Lepelu, a potem siebie z bratem i nas wszystkich. Wymagało to jednak dużo zabiegów i wydatków pieniężnych, przeto ojciec zaniechał tego zamiaru. Natomiast zwrócił się do cara Rosji w 1906 roku z prośbą o przepisanie w księgach do nazwiska Stodolnik jeszcze nazwiska Rożnowski. Car tą prośbę uwzględnił i od tego czasu nazwisko nasze już brzmiało Stodolnik Rożnowski. W późniejszym czasie ja, przepisując się do ksiąg rejestracyjnych miasta Wilna, ujęłem tylko jedno nazwisko, Rożnowski. W ten sposób pozbyłem się nazwiska Stodolnik. Brat mój, Kazimierz, w dalszym ciągu jednak nosił nazwisko Stodolnik Rożnowski. Ksiądz proboszcz Radziwił z Dokrzyc. W latach 1904-1906 trwała wojna rosyjsko-japońska. W tym czasie
jeszcze chodziłem do szkoły w Dokrzycach. Szkoła ta równała się 6 klasom gimnazjum. Rosja wojnę przegrywała, z czego my, uczniowie Polacy, cieszyliśmy się. Każda klęska wojsk rosyjskich wywołała wśród nas Polaków ogromną radość. Za te nasze sympatie do Japończyków dostawaliśmy gorsze stopnie ze sprawowania. Ponadto nas nazwano buntowszczykami i mietiężnikami. Dla wyjaśnienia nadmieniam, że od czasu powstania w 1863 roku Rosjanie nazywali Polaków mietiężnikami i buntowszczykami, ujawniając swoją pogardę dla narodu polskiego. Podczas przerw w nauce, w szkole, w porze zimowej, my uczniowie bawiliśmy się w wojnę, bijąc śnieżkami. My Polacy nazywaliśmy się Japończykami. Rosjanie i Żydzi nazywali się Rosjanami. Czyli Polacy stanowili armię japońską. Rosjanie i Żydzi armię rosyjską, która była liczniejsza od Polski. Po zaciekłych bojach jednak my Polacy zwyciężaliśmy. Niejednokrotnie by dać ducha armii rosyjskiej profesor Biedziewski, który prowadził gimnastykę osobiście, rzucał się na czele armii rosyjskiej, usiłując prowadzić atak na nas Polaków. W rezultacie zwykle zmuszony był uciekać z pola walki po dostaniu dobrego lania od nas Polaków. Po roku 1905 i po ogłoszeniu tolerancji religijnej jeszcze była wykładnia religii dla nas uczni katolickich w języku rosyjskim. Religię tą wykładał proboszcz kościoła w Dokrzycach, ksiądz Radziwiłł. Wszystkie nasze prośby do niego wynoszone były, by wykładał w języku polskim, nie odnosiły skutku. Wówczas pod moim przewodnictwem powstała zmowa urządzenia obstrukcji, czyli przeszkody podczas wykładu religii przez bicie wszystkich uczni rękoma pod ławkami, aby zagłuszyć wykład religii prowadzony przez księdza. Następnego dnia, kiedy ksiądz proboszcz rozpoczął wykład religii, przeżegnał się w języku rosyjskim, my wszyscy jednogłośnie poczęliśmy powstał ogromny stuk i łomotanie. Ksiądz strasznie przestraszył się. Do klasy wbiegł woźny szkolny, zwabiony stukiem. Po ochłonięciu ksiądz proboszcz począł nas uspokajać i prosić o zaniechanie stukania w ławki, usiłując ponownie żegnać się po rosyjsku. Wówczas my ponownie waliliśmy rękoma w ławki. Ostatecznie ksiądz sprowadził dyrektora szkoły. Dyrektor po wejściu do klasy począł krzyczeć: „Szto wy to zdziałali? Buntowszczyki!”. Po czym zwrócił się do księdza, by wykładał religię. Kiedy ksiądz ponownie przeżegnał się po rosyjsku, ja uderzyłem rękoma pod ławką, za mną jeszcze dwóch uczni uderzało. Reszta uczni zachowała się spokojnie. Wówczas dyrektor rzucił się ku mnie z krzykiem: „Eto ty, Rożnowski, bańciusz, zaczynszczyk buntu, paszoł won”, i kazał mnie opuścić szkołę. Po czym ksiądz proboszcz parafii Dokrzyckiej swobodnie wykładał nadal religię w języku rosyjskim. Następnego dnia Rada Pedagogiczna Szkoły jednogłośnie postanowiła mnie usunąć ze szkoły. Nadmieniam, że już byłem w ostatniej klasie nauki w tej szkole. Stałem się bohaterem wśród polskich uczniów i ludności katolickiej. Jednak to nie przeszkodziło memu ojcu wymierzyć mi karę cielesną 17-letniemu kawalerowi za swój patriotyzm Polski. A księdzu proboszczowi Radziwiłłowi w następną niedzielę po wydaleniu mnie ze szkoły podczas nauki w kościele nawoływać parafian, którzy mają synów w szkole, by spokojnie i w pokorze słuchali jego wykładów religii w języku rosyjskim i byli ulegli władzom szkoły.